Siemanko moi drodzy, z tej strony Juken. Witam was kochani serdecznie w odcinku z Eurotruck Simulatora, w którym dzisiaj sprawdzimy sobie te nowe DLC, czyli West Balkans, czyli Zachodnie Bałkany. Ja tutaj sobie wybrałem taką trasę niezbyt długą, bo 830 km, ale myślę, że na odcinek to w zupełności wystarczy, żeby nie trwał on zbyt długo. Pojedziemy przez Chorwację, z Chorwacji właściwie przez Bośnię i Hercegowinę, przez Serbię, aż do Bułgarii. Także zobaczymy, moi drodzy, jak to się prezentuje. Już tutaj jesteśmy na stacji benzynowej, odpalamy i lecimy. Oczywiście po towar najpierw. Ja byłem wczoraj, moi drodzy, na live'iku, już pierwszy taki kursik zrobiłem. Pojedziemy oczywiście zgodnie z przepisami, pomijając to, że wyjadę pod prąd. To się wytnie, kochani, to się wytnie. Ale tak serio, o, nawet migacz włączymy. Przepiękne są. Na pewno te części... A, znak rozwaliłem. Trudno. Nie, no tak w 100% z przepisami to też nie pojedziemy bez przesad. 20 km po... Mamy 20 km po towar. No, powiem wam bardzo fajnie. Ten moment, który na pewno jecha... Aha, bez migacza, bo prosto, dobra. Ten moment, który na pewno jechałem do Chorwacji, powiem wam, no, bardzo, bardzo pozytywne wrażenia. Nie ma na razie niczego, co by mnie jakoś zawiodło, więc dziś dam wam ocenę tego DLC, tak, patrząc na to, że jest to pierwsze DLC, no, które do tanich też nie należy, no, bo kosztuje 71 zł, można je tam w jakimś zestawie kupić za 60 parę złotych. Natomiast, no, nie jest to tanie DLC i pozostaje zadać pytanie, czy jest ono warte swojej ceny. Na razie mam pozytywne wrażenia, ale wy też te wrażenia zobaczycie w czasie tego odcinka. Dlatego też wybrałem taką trasę 800 km, no ale jedź tą drezyną. Tak, lecę na długich, ale dobra, w mieście może bez długich sobie pojedziemy. Także zobaczymy, moi drodzy, jak to się tu prezentuje. A, na czerwonym. Spieszy nam się, kochani, troszkę nam się spieszy. Ale nie, jak najbardziej będziemy realistycznie jechali, znowu bez przesady, żeby też zwiedzać. Tu na razie nie ma czego zwiedzać, bo jedziemy po towar. I jak mam zrecenzować to, co widziałem na wczorajszym live'ie? Mówię oczywiście, kochani, o widokach. No to powiem wam, że bardzo pozytywnie. Fajne uliczki, bardzo takie podobne do polskich klimatów, domki przy drodze, w ogóle dużo szczegółów dopracowanych i no tutaj też to widzicie, tak? Zobaczcie, jakieś bloki, bardzo, bardzo tak, no, postarali się, można by powiedzieć, ale to też będziemy sobie zwiedzali w czasie jazdy i z pewnością, moi drodzy, kochani, nie będziemy aż tak zasuwali, żeby to trochę też tych widoków tutaj popodziwiać. Tylko odbierzemy towar. Nie wiem, czy takie drogi oczywiście w Chorwacji istnieją, bo to jakby ciężko mi oceniać. Jeśli ogólnie do Eurotrucka miałbym się ustosunkować, to zauważyłem, że na przykład polskie drogi, autostrady są zrobione nie do końca tak, jak powinny być. Są zjazdy, które nie mają miejsca. No bramki jak bramki, ale na przykład te ogrodzenie, te balustrady między pasami, no w Polsce są zupełnie inne, bo są takie zielone, wiecie, zielone jakby płotki, żeby pojazd jadący z naprzeciwka nas nie oślepiał, a w grze tego nie ma, więc no jeśli chodzi tutaj o na przykład mapę Polski, to byłem bardzo, można powiedzieć, rozczarowany przez to, co wpływało na moją decyzję, że długo się zastanawiałem, czy spróbować te zachodnie Bałkany w ogóle kupić. Natomiast, no wiecie, no w Chorwacji nie byłem, w tych krajach jakby w ogóle nie byłem, więc nie porównam tego w żaden sposób, czy to tak naprawdę jest, ale mogę ocenić jak najbardziej pod kątem tego, co będę widzieć. Póki co mi się bardzo podoba, no i będziemy sobie razem, moi drodzy, zwiedzać te zachodnie Bałkany. O, tu widzę jakiś słupek na drodze, dziura, no, realizm nadany. Okej. Nie chciałbym za bardzo w nocy jechać, ale nie będziemy też czasu przesuwać, bo nam zlecenie może uciec.
przygotuj się do skrętu w lewo. No zobaczcie, tutaj jedziemy, jakiś domek przy drodze, taka bardzo... No, zobaczcie, bardzo ładnie to zrobione, tak nie? To domki typowo przy drodze, takie, takie starodawne trochę bym powiedział. To mi się tutaj bardzo podobało. O, bo tu szlaban jakiś jest. Taki szlaban, żeby mógł go bokiem wyprzedzić, ominąć. Okej. Chyba jakieś jabłka mieliśmy wieść, nie pamiętam co to tam było, moi drodzy. Mam nadzieję, że nie będzie tu jakiś, no bo skoro były testy robione tego Eurotrucka, zanim on się ukazał, tak, te DLC, no to ja mam taką cichą nadzieję, że nie będzie tu jakiś, wiecie, w top i że będzie tak jak trzeba. Wszystko. Aha, mamy koparkę. Dobra, dobra, moi drodzy, jedziemy w takim razie z koparką. Volvo jest moje, jakby ktoś się pytał. Robię już na tym etapie, na tym levelu, który mam, robię własne kursy. Ale swoją drogą, jak macie ochotę, to zapraszam do obserwowania całej playlisty z Eurotrucka. Dlatego, że, moi drodzy, tam są też dwa poradniki dla osób, które dopiero co zaczynają przygodę z Eurotruckiem. 840 km. Że tam wam też to wyjaśni mniej więcej. Co miałem na myśli? Czekajcie, którędy to mieliśmy jechać tu? Tutaj nie jest tak zapieprzać. Tutaj będziemy musieli mocno na pewno uważać na różne przygody. Nie ma tragedii w tej nocy. Też na pewno, gdybym to miał Volvo, troszkę podświetloną kabinę. Ale na razie tych bajerów nie montowałem, bo od razu wam powiem jedną rzecz. To też było wczoraj w czasie live'a. Wszystkie, dosłownie wszystkie co do jednego mody wyłączyłem. Dlatego, że po tej aktualizacji, która wczoraj miała miejsce, tak jakby sama gra, sam Eurotruck w pewnym sensie mi lagował. To znaczy te ciężarówki, te samochody na drodze tak, bym powiedział, bardzo lagowały, nie? I na pewno nie wynika to z mojego sprzętu. Mimo, że live'a robiłem na trzech platformach, to na pewno nie wynika to ze sprzętu, bo zużycie procesora było 9%. Wiecie, mam taki sprzęt, że no, nie ma opcji, żeby nie dał rady. Teraz ustawiłem wszystkie ustawienia na ultra i jak widzicie jakoś to... Ło, tu jest... Zapomniałem. Fajnie. Dobra, długie sobie włączymy, a co? Jestem ciekaw, czy poprowadzi mnie jakąś autostradą, czy też zwykłymi drogami. Chciałbym też trochę pozwiedzać, wiecie, autostrada jak autostrada. To nie jest jakby żadne tutaj... Kulturalnie, słuchajcie, z migaczami jadę. Ej, gościu! No i co, no co za baran, nie? Jadę sobie kulturalnie, a gościu mi wjeżdża we mnie. Jakby się ktoś pytał, to jadę bez kierownicy. Normalnie klawiaturą steruję. Oczywiście z kierownicą na pewno byłoby wygodniej. Może i kiedyś się dorobię, jeśli też ta seria z Eurotrucka będzie wam się bardzo podobała, no to... A następnie skręć w prawo. Na pewno zainwestuję. Split. Jesteśmy, moi drodzy, bo zaczynamy... kurs, więc jesteśmy w Chorwacji. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Jakby ktoś się pytał, to jesteśmy w Chorwacji. Trzymaj się prawej strony. I na razie zrobiła na mnie bardzo fajne i pozytywne wrażenie. Dziwne te ronda tutaj są, jeśli chodzi o pierwszeństwo, bo zupełnie inaczej niż w Polsce. Będę oczywiście testował i też nagram do was odcinek, jakie mody można stosować, żeby tu, powiedzmy, to wszystko współgrało. Jedno, co zauważyłem, się z wami podzielę, bo może też mieliście taki problem, to po update'cie niestety. Bardzo fajny mod, który bardzo lubiłem, ten realistyczne zachowanie pojazdów i intensywność, czyli że po prostu mieliście więcej samochodów na drodze i się realistycznie zachowywały.
Niestety musiałem go wyłączyć. A następnie skręć w prawo. Dobrze, Iwonko, dobrze. Bo niestety, słuchajcie, jak... Jak z kolegą robiliśmy konwoje, to mnie z gry wywalało, także niestety, no niektóre mody tutaj, wiecie, na rondzie, gdzie trzeba przejrzeć i ja to też przejrzę. Mówię oczywiście o takich fajnych modach, które są, jestem przeciwnikiem, wiecie, braku ambicji, czyli jestem przeciwnikiem takich modów, że brak uszkodzeń, czy że jakaś tam szybka kasa, nie ma czegoś takiego, moi drodzy, to jest dla ludzi, którzy nie mają w ogóle ambicji i nie potrafią się bawić. Sorry, ale taka jest prawda, więc tego jestem przeciwnikiem, a jeśli mówię o modach, to tylko i wyłącznie takich, które powiedzmy coś, jakby to nazwać, ulepszają. No dobra, nie wiem, czy ja tu mogę wjechać, czy nie już. Dobra, jedziemy. No, powiem wam, że na pewno te bramki zupełnie inaczej zrobione niż te, które dotychczas znaliśmy, więc już widać, że inaczej to wygląda. Ładne skałki, nawet przy autostradzie, które też robią klimat. Trzymaj się prawej strony. Drzewa zupełnie inne, bardzo ładnie. Dlatego też, wiecie, żeby trochę pozwiedzać, nie będę jakoś tam super tutaj zapieprzać. Pojedziemy w miarę rozsądnie, co nie znaczy, że zgodnie z przepisami wcale. Zależy w jakim miejscu. O, zobaczcie, ładny płot, ładna taka, takie skałki. Nie wiem, czy tak faktycznie w Chorwacji to wygląda, ale możecie dać znać, jak ktoś z was jechał, czy tak faktycznie wyglądają drogi w Chorwacji. Jestem ciekaw. Dobra, zaraz zacznę migacze włączać, tylko jakby ktoś się pytał, to kawkę sobie popijam. Jakby ktoś z was też pił właśnie w tym momencie kawę, to zdrówko wasze. Ostre zakręty są tutaj zupełnie inaczej oznakowane. Naprawdę robi to na mnie wrażenie, zobaczcie, ilością szczegółów. Tutaj jakby mam wrażenie, że twórcy dosłownie każde drzewko dopracowali. Wręcz każdy krzaczek. Także... Ostry zakręt. Zobaczcie te skały. Także to robi na mnie wrażenie. Jestem ciekaw, jak tam w Bułgarii będzie, czy tam Bośnia chyba będzie pierwsza w kolejności. Więc jestem ciekaw, jak to tam się będzie prezentowało. No, tak stówką sobie spokojnie można jechać. 105. Paliwo się nie musimy martwić, o parking również. A co jedynie ta jazda w nocy, wiadomo, no ciężko krajobrazy podziwiać, no ale to już tam mamy drugą w nocy, zaraz się zrobi dzień, więc spoko w ogóle. Tutaj i tak z autostrady byśmy nie mieli za bardzo co podziwiać. Oczywiście celem jest dojechać do końca z nieuszkodzonym towarem, to jest nasze założenie. I też nagram dla was odcinek, ale jeszcze nie wiem kiedy, może dzisiaj po tym live'ie z plaży, bo w ogóle jeżeli macie ochotę, to zapraszam was na mój drugi kanał, zawsze w piątki, w soboty mam fajne live'y z plaży, imprezka, duża dawka uśmiechu, You Can Live, ten kanał się nazywa drugi, macie podpięty zresztą w opisie. I może po tym live'ie zrobię taki test, jak tu się jedzie po browarku, bo też chciałbym taki test zrobić. No jedźcie dalej, jedźcie tą drezyną. 7 dych to trochę tak za wolno dla mnie. Aż mnie kusi, słuchajcie, żeby tym awaryjnym wyprzedzać, no ale absolutnie tak nie będziemy robić. Może trzeba mu titnąć? Nie możemy. Kurde. Jestem nerwowym kierowcą, słuchajcie. 75 to trochę dla mnie... 75 to trochę dla mnie, wiecie, za wolno. Także jedyne, czego mi na ten moment brakuje w mojej wersji gry, co tak jak mówiłem, będę testować, to na pewno tej realistycznego ruchu i zachowania pojazdów. No wreszcie, jedź baranie jeden, bo jest
po co tym lewym jedziesz? Znając życie, pewnie mi zaraz zajedzie drogę. Także zupełnie inne drogi, bo wiecie, jakby... No jeżdżąc po Polsce, Niemczech później, Francja, Belgia, Holandia, to wszystko jakby miałem wrażenie, że jest na jedno kopyto robione. I też trochę byłem, słuchajcie, rozczarowany, jeśli chodzi o... Ups, tu chyba nie... A dobra, okej. Trochę byłem rozczarowany, jeśli chodzi o te na przykład zjazdy z autostrady, gdzie w Polsce takie, no, nie mają miejsca. A co tu jest tyle? Co to tutaj jest? Czekajcie, co to jest? Kontrola? Ciężarówki w prawo, dobra. I tak nie mam wyjścia, bo... Nie wiem, to jest jakaś kontrola graniczna chyba. Nie wiem, gdzie my tu wjeżdżamy, słuchajcie, moi drodzy. Jakbyśmy granicę przekraczali. Czyli wychodzi na to, że wyjeżdżamy z Chorwacji do... Aby zobaczyć na mapie. Nie, powiem wam, że ciekawe, czy to tak naprawdę jest zrobione. Jest chyba przejście graniczne, nie? Nie wiem, co to może być. No, ciekawe. Zaraz mnie nie puszczą, bo długie światła mam włączone. Siema, ziomuś! Siemanko, co tam czytasz? A, gołe laski oglądasz w tablecie. Ty, na służbie jesteś, nie można tak. Do roboty się bierze, a nie tam oglądasz jakieś gołe laski. Kontrola graniczna, okej. Okay. Patrzcie, celnik, kurde, sobie w tablecie laski ogląda. Oj, czekajcie, bo jeszcze bana dostanę, muszę nim wyskoczy jakiś cycek i będzie problem. Nie. Nie pokazuje, co on tam ogląda. Nie wolno. Tak tutaj pracują na przejściu granicznym. Okej, czyli wjeżdżamy do kolejnego kraju. O kurde, a tu co? Też w prawo. No, powiem wam, że tutaj bezmyślna jazda już nie wchodzi w grę. Ewidentnie wam mogę powiedzieć, moi drodzy, że tu już bezmyślna... Tu naprawdę trzeba się koncentrować, co robisz, żeby dobrze zjechać. Bo o błąd, no, nie trudno, nie? Siema, kto tu mnie ugości? Jest tu kto? Halo? Nie ma nikogo. A kto mi te dokumenty sprawdza? Tam gościu w tablecie laski ogląda. Tam ktoś siedzi w tej budce, zasłonięte? Nie wiem, kto mi te dokumenty sprawdza, ale okej, okay, niech będzie. Dobra. Nie, powiem wam, że to na pewno robi wrażenie na mnie, bo... To jest, wiecie, jak jeździłem po Europie, nie było przejścia granicznego, to pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Dobra, co, autostradą teraz jedziemy, tak? Okej. A następnie skręć w prawo. A, że w prawo? No, tu chyba wyjścia nie ma za dużego. A tu co, jakieś roboty drogowe? Patrzcie, autostradę budują, ale numer. Teraz pytanie, czy to jest Ta droga trochę sprawia wrażenie jednokierunkowe, znaczy dwukierunkowej. To, a co, jakieś śmieci leżą na drodze? No, powiem wam, że się postarali, nie? Postarali się. Droga naprawdę taka... Pewnie trudna to będzie trasa. Tylko ciekawe, czy tu są te trasy, które... Do skrętu w prawo. Okej, Iwonka, okej. Ciekaw jestem, czy tu są te trasy, o których oni mówili, że są takie bardzo, wiecie, ciasne. O, miasto jakieś. Rozpędziłem. No, Zjedź drugim zjazdem. Patrzcie, nawet sklep jest zrobiony, że na towar na półkach. Zobaczcie to, aż stanę, patrzcie. Zobaczcie, jak zrobione dokładnie, szczegółowo, że w sklepie aż towar jest na półkach. No, powiem wam, że... Mega szacun za to, nie? Ja wiem, że to są drobiazgi, ale wiecie, no... Ktoś musiał pracować nad tymi drobiazgami. Chyba tu. Bo ja tu do sklepu zaglądam, zamiast na drogę patrzeć. No, tutaj też jakiś, nie wiem, budynek, co to może być? Jakaś szkoła, może komisariat?
Tam jakieś bloki mieszkalne, no. No, no, no. Widzicie, o, jakiś Lidl czy coś? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Dobrze, Iwonka, dobrze. Na razie nie ma takich tras, które by mi jakiś problem sprawiły, jeśli chodzi o szerokość, ale na pewno jest to fajnie zrobione, nie? O, jakiś tunel. Podobno są realistyczne tunele tutaj. To taki starodawny trochę, jakby przedwojenny. Okej. Okay. Tak, wiem, że jadę na długich, dlatego mi mrugają światłami, nie? Bo na długich lecę. To też ktoś pomyślał i fajnie jest to zrobione. No, kolejne miasto jakieś. Trochę tam sobie ociupinkę, prędkość przekroczymy, się nic nie stanie. Ale obserwujemy, o, miasto, Mostar. Droga nad Adriatyk, jakieś osiągnięcie osiągam, okej. Okay. Trzymaj się prawej strony. Zwróćcie uwagę, że te drogi trochę takie faktycznie dziurawe, popękane. Prawej strony, no to okej, okay, lecimy prawą stroną. Tam zobaczcie taki jakiś zjazd spod mostu. Taka droga jakaś, no. Górkę, no fajnie zrobione. Co tu, jakaś rzeczka pewnie płynie? Nie, to nie wiem, co to tu jest. Już się nie zdążę obejrzeć. Chociaż tu współczuję tym, co mieszkają, nie? Bo jak ktoś im tam tir wleci w okno prosto. Jak ktoś, wiecie, nie wyrobi, to albo po pijanemu, no to wleci w okno. Ale fajnie w klimacie zrobione. Zobaczcie, tu trochę takie jakby góralskie chaty. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. No w sumie góry mamy, no to mogą być chaty góralskie. Tu kolejna jakaś nowa stacja benzynowa, znaczy nowa, czyli nieznana nam prawdopodobnie. Jakiś BTS, petrol. Oj! Stację patrzymy zamiast na drogę, nie? Zwiedzamy, moi drodzy, w tym odcinku robimy zwiedzanie i test. Pierwsza część według mnie bardzo fajna, ta droga do Chorwacji, wam polecam, zrobiła na mnie wrażenie. A tu jestem cały czas bardzo mile zaskoczony, bo ciągle odkrywam jakieś rzeczy, które robią na mnie wrażenie, nie? Też dobrze, że nie jedziemy autostradą, bo powiem wam szczerze, to niby można by zmienić w tym GPS-ie, bo tam możemy to ustawić na mapie. Ale jakby nigdy nie wiadomo, która droga jest która. Bo generalnie, wiecie, takie drogi też mają swój klimat, nie? Tam jakieś zbocze, kurcze, na dole. Nie wiem, co tam jest za przepaść, czy jakaś rzeka na dole, czy co to jest. No i zaczynają się, słuchajcie, trochę cieńkie drogi, chciałem powiedzieć, robić. Węższe. Węższe drogi się robią trochę, no. Fajnie. Jakiś tunel, dobra. Podobno właśnie tutaj tunele są bardzo realistyczne. Tam do góry od spalin odymiony, okej. Okay. Dobra, dobra, wiem, że jadę na długich, po co mi mrugacie? Dałoby w zakręt się zmieścić góry. Po prostu wjechaliśmy w taki jakiś obszar górski. Tak szczerze mówiąc, do końca nawet nie wiem, gdzie jesteśmy. To jest chyba Bośnia i Hercegowina. Ale drogi faktycznie trochę już takie cieńsze. Chociaż tragedii nie ma. Nie ma takich jakby, które miałyby mi jakiś problem sprawić na razie. Chociaż wam powiem szczerze, że dobrze, bo wiozę tą koparkę, czyli ta naczepa nie jest zbyt łaskawa do współpracy.
dużo zakrętów, więc jakby to powiedzieć, trasa nie dla idiotów. Tak jak MediaMarkt. A, tu rzeka jakaś płynie, patrzcie. Okej. No to powiem wam, że jak jeździliśmy po Szwajcarii czy po Austrii, nie było takich fajnych górskich tras, przynajmniej te, które przejechałem. Bo wiadomo, że wszystkich nie odkryłem na razie, nie? Ale nie widziałem tyle jakichś fajnych tras, co tutaj. Naprawdę zobaczcie, ta roślinność, no tyle szczegółów jakiś. Dobra, już wyłączymy te długie światła, słuchajcie, bo wam wszyscy mrugają, a i tak już jasno się zrobiło. Trochę klimat jest taki bardzo do Polski zbliżony, jeśli chodzi o, wiecie, kształt domków. Wiadomo, że no to jest inny kraj, więc stoją jakieś tam, widziałem, Dacie, Łady. Coś tam stało przy drodze, ale naprawdę bardzo fajnie, nie? O, przystanek przy drodze zrobili, no powiem wam, że Polski tak ładnie nie zrobili, nie? Tutaj na pewno powinni Polskę przerobić, bo tutaj dali, słuchajcie, o, i dali te ekrany dźwiękochłonne, w Polsce tego też nie ma za bardzo, tak pod kątem realizmu. Dali przystanki, a w Polsce tego też nie dali, więc tak troszkę nieładnie z ich strony, powinni w Polsce to też dać. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra, dobra. O, tam jest, co tam jest? Jest jakaś autostrada chyba do góry. W lewo jedziemy, no dobra. Kręć w lewo. Czekaj, tu? Iwona, tu? Chyba tu. Dobra, czekajcie, muszę jakoś skręcić. Jak ja tu mam skręcić? Może się uda. Jakaś trochę taka niewyraźna ta droga. Tak jest, po krawężniku, a co? Dobra, udało się. Gdzie to mnie prowadzi? Na autostradę taki wjazd jest dziwny. Okej. No, trochę dziwny wjazd na autostradę, nie powiem. Ale zobaczcie, te drzewa, jakie naprawdę szczegóły, jakie oni tutaj zrobili. To jestem naprawdę, słuchajcie, w szoku. No dobra, już nie chce mi się na prawo zjeżdżać, to już sobie tu staniemy. No! Alo, płać! 23 zł, no to tanie w miarę mają te autostrady. Otwierać! Jedź tym busem. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra, dzięki Iwonka, dzięki, dzięki. Skręt w prawo. Tak, wiem, dobra. Już skręcam. Ja bym bez tej Iwonki zrobił, nie? Tak szczerze, o wiele lepiej mi się jeździ właśnie, jak mam Iwonkę na głosową ustawione, bo jak dosyć szybko jechałem, i często, wiecie, się tam na coś zapatrzyłem na drugim monitorze, to zdarzało mi się przeoczyć, gdzie mam skręcić. A tak Iwonka mówi zawczas. No dobra. Bierzemy go. Trudno, zakaz wyprzedzania ciężarówek, ale ja muszę, panie władzo, ja muszę. Mam pilną dostawę. Dla widza wiozę towar. Koparkę wiozę dla widza. Że pozdrawiam was, moi drodzy, serdecznie, dla was koparkę wiozę. Jak się podoba, to możecie zostawić łapkę w górę, jakiś komentarz pod tym filmem. Kto jeszcze ogląda do tego momentu, to może napisać, czy dojadę cało i zdrowo do celu. Chociaż akurat tutaj żadna szaleńcza jazda to nie jest, bo my po prostu zwiedzamy. Jak najbardziej będzie też taki odcinek nagrany z totalnie... A następnie zjedź w prawo. Dobra, z taką hardkorową jazdą też zrobimy jak najbardziej tak. A tu po prostu jakby celem nie jest, wiecie, jakiś pośpiech, celem jest popatrzenie, odkrycie tej mapy, co się podoba, co nie. No wiadomo, no na autostradzie nie ma za bardzo co oglądać, chociaż nawet tutaj zobaczcie, że jest dużo, dużo szczegółów, tak? Jakieś tam firmy są przy trasie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobrze, Iwonko, dobrze.
prawo. Sarajewo, o! Czyli to jest Bośnia i Hercegowina. Okej, odkryliśmy Sarajewo. To zobaczymy, jak Sarajewo wygląda w takim razie. Pierwszym zjazdem. Trzymajcie się prawej strony. Dobra. Sarajewo, no patrzcie, tu jakieś drewno ktoś tnie. Tam jakieś bloki już się nam pokazały w tle. Nie wiem, jak wygląda Sarajewo, więc nie będę tutaj, wiecie... To jakiś meczet chyba, czy co to jest? Nie wiedziałem, że w Sarajewie takie... Takie rzeczy są, no ale... Człowiek całe życie się uczy, pamiętajcie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Chyba to przypomina Sarajewo, no. Zjedź w prawo. O, co wyhamowałem. No, tak? Powiem wam, takie bloki trochę są, jak właśnie w tych rejonach. To co, my do miasta wjeżdżamy centralnie, aha. Ups, ała. No i zobaczcie, znowu zrobiony jakiś przystanek autobusowy, a w Polsce tego nie zrobili. No ale dobra. No, dużo billboardów. Jakiś tramwaj chyba jedzie. Tutaj zobaczcie, parking, bloki, samochody, nawet jakiś stary Merc stoi zardzewiały. A plus jakaś nowa stacja benzynowa, no. Te bloki to ewidentnie mi się kojarzą z takim Sarajewem. O, to na wprost, nie? Takie typowo właśnie mi się kojarzy z tym krajem. Więcej gadamy niż jedziemy, nie? Jedź prosto. Tu jakiś nowoczesny budynek? Nie, naprawdę? O, jakiś tramwaj stary jedzie, no. No, powiem wam, że naprawdę to ktoś się postarał. Taki klimat to robi, że wjeżdżacie do miasta, tak jakoś, zobaczcie, jakby centrum. Z prawej strony. Tu jakiś kanał z rzeką chyba jest po prawej, no nie będziemy zaglądać. Bo to wiecie, nie ma czasu. No i tu się już robi klimat, patrzcie to. Taka wąziutka droga trochę. Czy jeszcze taka wąska? Nie jest. Nie, mam nadzieję, że przez góry nie pojedziemy. Ja nie wiem, gdzie mnie prowadzi ten GPS. Jestem trochę ciekaw, nie? Zaraz się okaże, że będzie jakaś masakryczna droga i jednak do celu nie dojedziemy. A to będą mieli satysfakcję ci, którzy komentarz zostawili, że nie dojadę do celu. Od razu wam mówię, moi drodzy, nie jestem jakimś wykwintnym kierowcą. Bo w Eurotrucka gram jakiś drugi miesiąc dopiero. Ja zawsze mam tak, że jak coś mi naprawdę zajawka na coś wchodzi, to się wszystkiego nauczę sam i tego też, co w poradnikach wam nagrywałem, to też sam się nauczyłem. Sam pewne rzeczy odkryłem, przez to właśnie na drugim koncie, tym pierwszym koncie, który już ma wysoki level, też wiele błędów popełniłem, oczywiście, że tak. Bo cały czas się niejako uczę, moi drodzy. A jeśli się czegoś nauczę, no to właśnie wam nagrywam poradnik, żebyście wy mogli fajnie wiedzieć, co i jak. Ale dobra, wracając do zwiedzania tych Bałkanów, no powiem wam szczerze... tak, podoba mi się, tylko nie wiem, jaką jakby miał dać ocenę, no jeszcze się wstrzymam, no bo wiadomo, na końcu damy ocenę tego DLC, ale jakbym miał dać ocenę, to naprawdę nie wiem na ten moment, jaką miałbym dać. Żeby była taka naprawdę sprawiedliwa, nie? Zależy, czy to byłaby skala od 1 do 5, czy od 1 do 10. Zależy, jaką skalę tutaj obrać. I nie ma, szczerze mówiąc, jakiegoś porównania, to szczerze musiałbym porównać do innych państw. No zobaczcie, jak to jest zrobione, te skały.
te drzewa. To jest taki naprawdę pełen realizm. Tu jest jakaś... Ja przypadkiem nie wiem, czy nie wjechałem właśnie w tą drogę, która była na trailerze. Tam też były takie skały i taka rzeka, więc chyba będziemy mieli trochę ciężko. Zobaczcie, jak to jest zrobione, ta roślinność na tych skałach, ta rzeka. Jedyne, co się zastanawiam, na ile to jest naprawdę w tym, koło tego Sarajewa tak zrobione, a na ile to jest wymyślone, nie? Natomiast nawet jeśli to jest wymyślone i realnie ta droga wygląda trochę inaczej, to zobaczcie, że jest to zrobione naprawdę mega, nie? Jest to mega zrobione. Tutaj co, jakiś parking po lewej? Co to tu jest? A nie. Czemu oni tu stoją? Co to tutaj jest? Korek. Dobra, też włączymy awaryjki, żeby mi ktoś nie wjechał, wiecie w co? Co tam? Czy tam się auta trochę tryknęły? Nie, no to nie będziemy stać przecież, jak oni się tryknęli. Co tam się stanęło? Czy roboty drogowe? Przecież pojedziemy, nie? Nie będziemy stali jak takie ciołki. Widzowie. Nie, no jedziemy, słuchajcie, ja tam trochę z hardkorowej jazdy muszę w sobie mieć, trudno. Życie. Mam dużo włączonych tych losowych wydarzeń na drodze. No, tylko jak ja tu mam... A gościu w jedną ciężarówkę wjechał, jak trochę wjedzie w drugą, mu się nic nie stanie. Dobra, udało się. Patrzcie, roboty drogowe. No to akurat nie jest jakaś nowość, ale ej, patrzcie, ci panowie się ruszają. Zobaczcie, moi drodzy. Jeden sprząta miotłą, drugi młotem robi. Dobra, nie trąbni tam. Patrzę, jak robotnicy pracują, bo przynajmniej nie siedzą jak w Polsce. Ja się zachłysnąłem, moi drodzy, dobra. Lecimy. Nie, naprawdę na razie jestem mile zaskoczony. Tu jest taka jakaś dziwna, otwarta powierzchnia, ta droga nie wiadomo gdzie się kończy. Trochę się czuję, jakbym po lotnisku jakimś jechał w tej części. Nie, taka, co, autostrada? Autostrada jakaś, tam bramka w sensie. Czy co to jest? Ej, niesprawiedliwe, ja mam tylko jeden pas, a oni mają dwa. Nie, kontrola graniczna. A ten znowu siedzi w tablecie i wiecie co ogląda. Już nie będziemy się powtarzali. Trzeba do kierownika zadzwonić, kurde. Czyli wjeżdżamy do kolejnego kraju w takim razie. Czyli to teraz by była Bośnia i Hercegowina? Aż bym musiał, wiecie co, na mapie sprawdzić, bo... Czekajcie, czy Serbia? Bo teraz ja nie pamiętam, przez jakie kraje mamy jechać. Jedziemy do Sofii. A jesteśmy tu. Belgrad jest tu. Nie. Szczerze mówiąc, nie wiem. Nieważne, mniejsza o to. Jedziemy. Czy to ważne, gdzie jesteśmy? Ważne, jakie są widoki. O, tu jakiś jedzie ten, zobaczcie. Tam nawet jedzie pociąg. Patrzcie, pociąg tu pojedzie przy drodze. Tutaj te góry, no, powiem wam, trochę się czuję jak GTA, nie? Nawet bym wam powiedział, że graficznie według mnie to jest o wiele lepiej niż GTA zrobione. Czekajcie, się zatrzymamy. O, jedzie pociąg, ale mega. Dobra, gonimy pociąg. Do tunelu wjechał, więc pewnie ma łatwiej gagatek jeden. No, powiem wam, że naprawdę... Gdzie ten pociąg wjechał? W takim tempie przy tych zakrętach to raczej go nie dogonimy. A nie, tu chyba powinien. No, to już pojechał pewnie dawno, wciną dal. To znowu kontrola graniczna? Co jest? To jest ciekawie tu rozwiązane, że co kawałek są kontrole graniczne.
No okej, jedziemy. Trzeba trochę dogonić. 400 km, dopiero połowę trasy, widzowie, zrobiliśmy przez to zwiedzanie, ale powiem wam, że... Będę miał problem z ocenieniem tego DLC pod kątem, że musiałbym do czegoś się odnieść, w sensie porównać. I tu najłatwiej na przykład mi do DLC Polski, do DLC Polski porównać, tak? I to jest, wiecie, dla mnie trochę takie wtedy trudne, że to DLC Polski bardzo niską ocenę by dostało. Tu mam wiele argumentów na to, tak? Czyli nierealistyczne autostrady, brak jakiejś, no to, że wiecie, gdzieś tam Pałac Kultury w Warszawie wstawili, ale to... To ma się nijak do rzeczywistości. A tych dróg i tak dalej, a no tutaj te krajobrazy robią robotę, nie? Zobaczcie, no kurde, patrzcie, gdzie my tu wjeżdżamy. To jest też ciekawe, czy taka droga została... Na przykład aha, no może tunelu nie zrobili, bo może skała za niska. Pewnie wyłupali tą skałę. Chyba, że był taki kanion. Tam jakieś roboty drogowe na dole? Nie obracam się, bo... Coś tam na dole budują, ale nie patrzę co, bo coś przypierdzielę zaraz. Mało na pewno tu jeździ, ale to może przez to, że nie mam tego moda włączonego. Z tego co widzę, zobaczcie, same jakieś takie samochody już luksusowe. O, tu fajnie do góry zrobiony taki wjazd. Ale mało jeździ tych takich samochodów charakterystycznych dla tych krajów. Myślę, że wiecie co mam na myśli. Takich, no... Nie wiem czy tam Zaporożec, ale takie wiecie, jak są te stare, takie jakieś Dacia czy coś. Takie typowe, nie? Charakterystyczne. Chociaż wiadomo, że no w tych krajach pewnie to tak jak w Polsce, by szukać malucha, to jest pewnie na tej zasadzie, że Polska jest z maluchem czy z Fiatem, z dużym Fiatem kojarzona, a takich już praktycznie na drogach też nie zobaczycie. Więc to w sumie też jest racja. Ale tak naprawdę bardzo przyjemnie jest to zrobione. Kolejna jakaś nowa stacja, czy ta już była, już nie pamiętam. Chyba była, mieliśmy ją gdzieś. Widzicie, takie drogi właśnie tego typu, a nie tylko autostradowe, tylko takie powiedzmy zwykłe, dwukierunkowe, mnie osobiście na przykład to bardziej kręci, mimo że sama jazda, wiadomo, że jest dłuższa, tutaj tak nie jesteś w stanie zapieprzać, czasem masz to wyzwanie, że trzeba kogoś wyprzedzić, ale mnie to jakoś bardziej realizm daje, no bo ile można ciągle po autostradzie jeździć? Mimo, że masz oczywiście szybciej i tak dalej, nie? Mega jest to, powiem wam, zrobione, tak? Oj, jaki zakręt. Tam tunelem to się nie ma co wielce tutaj, wiecie, podniecać, no tunel jak tunel, tak? Tunel jak tunel, no tutaj nie ma co, ale też mi chodzi o każdy szczegół, każdy widok, który tutaj się gdzieś pojawia. Tam jakiś pociąg znowu chyba. Nie, to droga jest, to nie pociąg. Okej. Jakieś miasteczko. Takie domki charakterystyczne przy drodze. No, to taka wioska bardziej bym powiedział niż miasteczko chyba. Ci tutaj mają jakąś rzekę, tak? Ło! Czekajcie, aż zwolnię. Patrzcie to! Tutaj dochodzi z rzeka, ale ładnie! To pytanie znowu, czy to tak jest w realu zrobione. Patrzcie to, no tutaj aż zrobiło na mnie wrażenie, nie? Tutaj domek przy drodze, jeszcze na takiej skarpie, no kurde. A, do góry jedzie pociąg, okej. Okay. Chyba pociąg. A już nie wiem. A już nie wiem tutaj, co jest pociąg, a co jest autostrada, słuchajcie. To jest tyle tego wszystkiego, zobaczcie. Zaraz przydzwonię w coś na bank, więc muszę uważać. Teraz się będziecie ze mnie nabijali, że tylko 800 km mam do zrobienia, a już tyle czasu jadę.
gdybyśmy tak nie patrzyli po widokach, to na pewno bym dwa razy szybciej dojechał. Bardzo mi się to podoba. Tyle co mam. Zjedź pierwszym zjazdem. Tyle co mam na razie do powiedzenia. Kosowo? Nie wiem, gdzie jadę. Jakaś firma. Lister, nie wiem, czy taka istnieje, czy nie. O, przystanki autobusowe w Polsce na przykład. O, nawet ludzie stoją, słuchajcie, na przystanku. No. Na polskiej mapie tego nie zrobili, niestety, nie? Tu jakieś ładne domki, już takie charakterystyczne pewnie dla tego kraju. To jest chyba Rumunia. No to już wiadomo, jakie domki. Okej. Chyba będzie Rumunia w tej chwili, gdzie jesteśmy. Dużo, zobaczcie, takich jakichś łąk, zieleni, tak jest to, mimo że ja chyba akurat w ustawieniach, jeśli chodzi o samą trawę czy zieleń, to nie mam na maksa tego zagęszczenia ustawionego. Stwierdziłem, że trawa nie jest na tyle istotna, nie? Tu gdzieś w polu sobie auto stoi. Wow, naprawdę, powiem wam, że klimat to oddaje, nie? Mega, to jakieś ogródki działkowe, no. Naprawdę. Nie wiem, czy, powiem wam tak, nie wiem, czy jeszcze może tutaj się... mamy jeszcze trochę, ale do dojechania. I zastanawiam się w ogóle, jak wam to powiedzieć. Zastanawiam się po prostu, czy może tutaj być coś, co mnie rozczaruje na tyle, żeby moja póki co ocena bardzo wysoka w głowie, jeszcze jej nie znacie, ale bardzo żeby ta moja ocena tego DLC mogła, że tak powiem, spaść. Tu się mocno nad tym zastanawiam, czy moja ocena mogłaby ulec zmianie. Nie mam pojęcia. Jest dużo detali, dużo szczegółów. Takich mi dotychczas nieznanych, nie? Zobaczcie, tu znowu takie domki przy drodze. To robi taki mega klimat, nie? Jeszcze takie stare, wiejskie jakby domki. Widać, że to się z czasem rozbudowało po prostu miasto, nie? Dużo detali, jakichś dodatków. Już nie będziemy sprawdzać, gdzie się da wjechać, a gdzie nie. Bo to nie jest naszym celem. Jak dobrze pamiętam, jedno z miast, które też na mnie robiło wrażenie, to bez DLC, czyli to była chyba Norymbergia. Wiem, że tam było też dosyć fajnie, tak... Trzymaj się teraz... z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ale nie jestem pewien na 100%, to też nie będę mówił. Co tu? W prawo. Że co tu? O kurde, gdzie mam? Czemu ja tu? Transit, no okej. Okay. Gdzie ty mnie prowadzisz? O kurde. Dobra. No to chyba faktycznie są cienkie drogi już się zaczęły. Okej. Okay. Skręć w prawo. Nie wiem, czemu ten GPS mnie tak poprowadził. Mogłem prosto jechać. Jedź prosto. Mówiłem, jedziemy na legalu, jedziemy, słuchajcie, zgodnie z przepisami, realistyka pełna. Salon Renault, a nam się nie odkrył. Na rondzie zjedź czwartym zjazdem. Dobrze, Iwonciu, dobrze. Trzymaj. Ten co robi? Jakoś tak dziwnie. Widzicie, dlatego właśnie warto tego moda włączyć z tym... Z ronda. Z tą ten realistyczny ruch pojazdu. Wiem, z lewego pasa się nie skręca w prawo, ale tutaj musiałem wziąć pewien rozbieg.
To jest jakiś punkt widokowy. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Ale nie będziemy, wiecie, się punktami widokowymi zajmowali. Dobra. 200 km, 270 do celu. Jest dużo detali, w sensie, tak patrząc obiektywnie, dużo jakichś nowych drzew. I to akurat boli mnie, że drzewa, które powiedzmy też w Polsce występują, a na mapie Polski tego brakuje. Wizualnie bardzo fajnie zrobione, realistycznie też. Jedź prosto. Tak się rozglądam, że muszę bardziej na drogę patrzeć, bo faktycznie nie zaraz. Skręć w lewo. Gdzie, tu? O. Znowu jakaś kontrola graniczna, no dobra. Okej. A nie. Płatna autostrada, okej. Tak wygląda to tutaj, no dobra. Dobra. Dobrze, Iwonciu, dobrze, dobrze. W ogóle miałem takiego moda, znaczy moda, no mod był, że tutaj było można sobie dziewczynę siedzącą na fotelu obok posadzić. Fajnie to wyglądało, ale mówię, wszystkie mody powyłączałem i teraz mi to nietnie, więc będę musiał odkryć, który mod tam był nie był kompatybilny. Ale no jakoś tak, wiecie, jako taki dodatek, bardzo mi się podobało, nie, że sobie dziewczyna w miniówie obok mnie siedzi. Dobra, teraz trochę przyspieszymy, już nie ma co patrzeć po trawach i po drzewach. Grzejemy, widzowie. Sprawdzimy, czy te autostrady są dziurawe. Da się na nich rozpędzić, ale bardzo ładnie jest to zrobione. Zupełnie mówię coś innego niż to, co znałem z Europy. I no, troszkę wstyd powinno nam Polakom być, że jeśli tak faktycznie w tak biednym kraju, jak chyba Rumunia, są tak ładne autostrady, że nam jednak trochę brakuje, nie? Szczególnie, że nasze autostrady do tanich nie należą. Co, znowu? Płatna? Nie. O i tak, nie, dobra, nie. Tutaj jakaś ładna stacja benzynowa. No jest to naprawdę fajnie zrobione. Kolizej stoi, a ja tam grzeję w najlepsze lewym. Ujery, 120 się rozpędziłem. A wy możecie oczy zamknąć. Trzeba trochę, wiecie, trzeba trochę nadrobić, nie? Tu też ładna stacja na prawo. Chociaż akurat te stacje są, myślę, że wszędzie podobne, nie? Jeśli chodzi o... się to nie różni niczym. Czy jest podobny jakiś tam schemat, nie? Budowy tych stacji, więc tu... To nie jest akurat coś, co by było jakoś super nowe. Słuchajcie, bo ja tu chyba w prawo gdzieś mam jechać zaraz, ale to już tu? Iwona? W porządku, znajdziemy inny. Iwona? Tak, cofanie na autostradzie, uwaga, widzowie. Cofanie na autostradzie. Jeszcze nikt nie dojechał, trzeba cofnąć. Dobra. Dobrze, że oczy mieliście zamknięte, nie widzieliście. Wy tego nie widzieliście, to się wytnie. No to wina Iwony, no przecież nie powiedziała mi, że mam skręcić w prawo. I zobaczcie, miałbym, tak mam 183 km do celu, a tak miałem 360, nie? Czyli dwa razy miałbym więcej trasy do nadrobienia. Tam jedna wtopa się może zdarzyć na odcinek. Ale tak szczerze, w świecie realnym, to oczywiście wiadomo, że nie zalecam robić czegoś takiego jak cofanie i tak dalej. To jest mega niebezpieczne. Wiecie, w grze możemy sobie takie coś zrobić. Ale no, w świecie realnym to naprawdę to... A niektórzy tacy się zdarzają, co tak robią.
No podoba mi się, w sensie, że zobaczcie, niby jest autostrada, tak? Ale zobaczcie też, ile detali obok. Tu jakiś blok, nie wiem, czy to mieszkalny, czy biurowiec. Tak nie będę się wpatrywał. Chyba biura jakieś, jakaś firma. Ile po prostu gdzieś detali, zobaczcie, tutaj jakieś domki, coś, tak? Że tak ostrożnie się rozglądać, żeby na dachu nie wylądować zaraz. Bo tu trochę się rozpędziłem. Akurat wyjątkowo. Kościu! Nie wyprzedzasz, to ja jadę na lewy. Miasto Nisz. A to nie wiedziałem, nie słyszałem o takim mieście. Znam wam się, nie wiedziałem, że jest takie miasto jak Nisz. Nic mi ta nazwa nie mówi. Ła, troszkę za szybko. Troszkę za szybko. Zrobimy sobie zdjęcie do miniaturki, moi drodzy. Dobra, Dobra, spoważniejmy już. Aha, bramki, no to już tak nie mam wyjścia. Słuchajcie, i tak nie mam wyjścia, i tak muszę spoważnić. Czekajcie, tam chyba na prawo trzeba jechać ciężarówką. Dobra, niby jadą wszędzie. O, gościu jedzie na prawo, widzicie? Ja też jadę na prawo. Barykady postawili, żeby ktoś bokiem nie poleciał. To 14 km do celu. No to już sobie wiecie przy końcówce. Ło, tam jakaś koparka, zobaczcie, nie wiem co to tam robią. Tu się gościu zagapił na koparkę i od razu w bandę przypierdzielił. Widzicie? Jedziecie autem, to nie patrzcie, jak koparka na skałach stoi, tylko patrzcie na drogę, bo tak się kończy to później. Przypierdzielił gościu w bandę. Zadowolony. Dobra, granicę będziemy przekraczali, czyli będziemy już... Ja zapomniałem, do jakiego kraju my w sumie jedziemy. Oj. Skręć w prawo. Dajcie, bo to teraz muszę się skupić. Zapomniałem w końcu, do jakiego kraju jedziemy. Więc nie wiem, ale przejście graniczne jest. Sprawdzanie dokumentu. Dobra. Podobno też jakieś rentgeny wprowadzili na tych granicach. Nie wiem, gdzie one są, jak one wyglądają. To może zobaczymy sobie kiedyś na live'ie. Ale tak myślę, że z Eurotracka to tak bardziej przy niedzieli jakiś live'ik. Piątek, sobota, moi drodzy, to są live'iki na drugim kanale o 22:00. Imprezki na plaży, także... Ma ochotę, to oczywiście zapraszam, dlatego też tak na tym kanale live'ów nie będę robić, jeśli chodzi o Eurotracka. No dobra, przejście graniczne trochę dziwne, powiem wam szczerze, tam wszystko dołem jest fajnie, a my tu jedziemy po jakimś, nie wiem czym, po jakichś wertepach. Nie wiem, jak tego gościa wyprzedzić, tu z prawej może, no, teraz to mu się zachciało do prawej. Gościu, albo jedziesz prawą, albo lewą, nie jest środkiem drogi. Kretynie, jeden. Dobra, biorę go, bo mnie denerwuje. Aha. Dobra, nie zdążę. Nie. Yeah. Nie. Yeah. Okej. Okay. No wiecie, przy końcówce zawsze każdy z nas chyba tak odwala, nie? Że jak już jest mniej kilometrów do celu, to już tak człowiek luzuje te... Czekajcie, oni jadą tam, a tutaj też mogę. Tir, no dobra, no to ja mogę tu. Są trzy te. To jest ciekawie zrobione. Teraz chyba, słuchajcie, do Rumunii wjeżdżamy. To będzie flaga Rumunii przecież. Tam jeszcze gdzieś była... A, bo może w Serbii poprzednio byliśmy, bo Serbia, Macedonia i nie wiem już, powiem wam szczerze, bo tyle tych krajów dodali, że ja dopiero po trasie skończonej będę w stanie zobaczyć, jakie kraje przejechaliśmy. Na pewno była Bośnia i Hercegowina po drodze, była Rumunia, ale docelowo nawet nie wiem, gdzie jedziemy. Zobaczcie, jakie dziwne przejście graniczne. Tam auta normalnie na dole mają przejście, a dla tirów jest tu.
przygotuj się do skrętu w prawo. Jestem ciekaw, czy realnie tak faktycznie jest takie dziwne przejście graniczne. Skręć w prawo. Dobra, no jedź gościu, jedź. Ciekawie to jest zrobione, nie powiem. Znaczy ciekawie, z jednej strony ciekawie, z drugiej strony... Ła! Z jednej strony, słuchajcie, ciekawie, z drugiej strony bardzo dziwnie, nie? Bo to dla mnie to jest jakiś, wiecie... Dla mnie to jest jakiś tutaj, słuchajcie, kosmos, nie? Że takie przejście graniczne, w sensie tyle objazdów. Tak, wiem, pierniczyłem, musiał. Jak mnie puści, nic mu się nie stanie. O! Jakieś szlabany przy przejściu dla przy przejściu granicznym, a chciałem powiedzieć dla pieszych. Też jakiś parking. Na dzikusa, no, powiem wam, że... I strasznie dużo, znaczy w sensie pozytywnym strasznie oczywiście, strasznie dużo roślinności, nie? Także bardzo mi się podoba to. Ale się rozpędziłem. Zjedź w prawo. Nagle wszyscy w prawo jadą, okej. Okay. 60 km do celu. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobrze, Iwonka, dobrze. Co ja bym bez ciebie zrobił, Iwoneczko, ty moje? Skręć w lewo. Chociaż zobaczymy, czy jakieś auto nie jedzie, nie? Bo już na koniec byłoby wstyd... Wiecie, na koniec by było wstyd ciężarówkę rozwalić. Udało mi się praktycznie bezkolizyjnie jako tako dojechać, to już by było wstyd rozwalić. Te pola, jakie piękne, tam nie wiem, jakieś żyto rośnie, takie żółte, naprawdę powiem wam, że no widoki robią wrażenie, nie? Cały czas tych widoków. Zresztą, kto mnie zna, no to oglądaliście na przykład poradniki z Fishing Planet, to wiecie, że też oceniałem na przykład łowisko pod kątem... Co, pociąg jedzie? Trudno, nie będziemy za nim czekać. Też na przykład łowiska w Fishing Planet też oceniałem pod kątem tego, czy mapa jest fajnie zrobiona, nie? I wiecie, no jakby zawsze na to zwracam uwagę, bo w to musiał ktoś włożyć dużo pracy. Zobaczcie, tu nie wiem, jakieś ziemniaki rosną, czy tam nie wiem co, kukurydza, czy nawet nie widzę, bo słuchajcie, tak szybko jadę, że też nie chcę wylądować w tych ziemniakach, ale zobaczcie, tu jakieś sady z drzewkami, tu w ogóle nie wiem, jakaś firma, także bardzo, bardzo jest to jakaś wielka firma, bo zobaczcie, jest to naprawdę bardzo jakoś tak fajnie zrobione, nie? O, nawet wierzba płacząca, no. Że moim zdaniem Polska powinna być troszeczkę też poprawiona, szczególnie, że no, Polska jakby nie patrzeć, to mówię o tym, to jest DLC, tak? To jest DLC dodatkowe, to też mogliby naprawić, żebyśmy no, jako Polacy teraz czuli tą satysfakcję, tak? Bo... Ja tu się czuję trochę zaniedbany, moi drodzy. Ja się tu czuję mega zaniedbany w tym momencie, że Polska, tak wiecie. Aż prawo, prawie bym, słuchajcie, tam w prawo skręcił, nie? Tu jest cień. Oj, znak poszedł. To jest dziwnie tu zrobione, ale może realnie też tak jest, bo to jest taki wjazd i ja prawie bym wjechał tu, ale jak widzicie, bym pewnie tutaj też ładnie wyjechał. Bym tak sobie skrócił. Dobra, 15 km do celu, także nasza trasa już właściwie do skrętu w prawo dobiega końca. No i trzeba by dać ocenę tego DLC. Słuchajcie, no tak jak mówiłem, wczoraj na live robiłem jedną część. Teraz jest druga. Pewnie jeszcze wiele mam do odkrycia, żebym tak mógł dać tą ocenę, ale jak ona się zmieni, no to będziecie po prostu o tym wiedzieli. Mimo ceny dosyć wysokiej, bo według mnie te 71 zł, czy tam prawie 2, tak? Oj.
To jest według mnie bardzo wysoka cena. Jak na DLC. Mogłoby to, nie wiem, z 50 zł kosztować, aczkolwiek... Słuchajcie, tu mam skręcić. Gdzie mam skręcić? Aha, tu. Dobra, aż się zagadałem. Według mnie jest to naprawdę fajnie zrobione. I... A, dobra, mamy miejsce do parkowania. Oby więcej takich. Tak, żebym to ocenił DLC, mimo tej ceny wysokiej, gdzie no nie jestem osobą, która na kasie leży, ale jednak to kupiłem, mimo... Właściwie nie ma tu żadnego innego mimo, bo minusem może być trochę cena, tak? Ale tak naprawdę cała reszta, moi drodzy, jest na plus. Zobacz, o! Spacja. Tutaj będziemy kończyć odcinek, ale cała reszta, nawet słuchajcie, nie wiem, czy nie zrobię sobie jakiegoś zdjęcia może, jakiegoś zdjęcia tutaj. Chociaż nie wiem, czy to jest akurat dobre miejsce, nie? Powiem tak, na ten moment, patrząc, ile tutaj naprawdę ktoś pracy w to włożył, jakie są te widoki, śmiało mogę powiedzieć, że to jest takie 5 na 5. Mocne 5, takie stabilne 5 na 5. Minusem jest cena, więc tak może 5 z małym minusem. 5 minus bym ocenił w skali od 1 do 5. A jeśli by była skala od 1 do 10 do oceny tego, no to bym raczej ocenił to DLC na 9,5 na 10. Nie dałbym 10 na 10 ze względu może na cenę, ale cała reszta jak najbardziej spoko i moim zdaniem warto. Moim zdaniem warto. Zobaczmy w ogóle, gdzie my, moi drodzy, dojechaliśmy. Stambuł to jest Turcja. Ja nawet nie wiem, wiecie co, bo powiem wam szczerze, że gubię się w tych... To mogę tylko tu zobaczyć. O, jesteśmy w Bułgarii, słuchajcie. Jesteśmy w Bułgarii, jechaliśmy przez Serbię i przez Bośnię i Hercegowinę, a wyruszaliśmy z Chorwacji, czyli z Chorwacji, Bośnia i Hercegowina, Serbia i teraz Bułgaria. No to może by się zgadzało z tymi przejściami granicznymi. Jeszcze jestem tutaj później ciekaw tutaj właśnie tego... Kosowa, czy Czarnogóry, Albanii, Macedonii. Zobaczcie, ile krajów doszło. Tutaj tak naprawdę doszło, to jest tak, Chorwacja pierwsza, Bośnia druga, Serbia trzecia, Bułgaria czwarta, Macedonia piąta, Albania szósta, Kosowo siódme. Już nawet nie wiem, czy dobrze mówię, bo nie wiem, czy Bułgaria czasem nie jest razem z Turcją w tym pakiecie. Teraz nie chcę skłamać, bo się zawiesiłem. Nie wiem, czy przypadkiem Bułgaria i Turcja to nie jest jeden pakiet. Bo to też kupiłem, bo było w promocji, więc sobie zaszalałem. Natomiast jest dużo tych miast, fajnie to zrobione, także mówię, polecam, warto takie 5 minus na 5, jeśli chodzi o cenę, w skali od 1 do 5, a jeśli od 1 do 10, to 9,5 na 10, tak bym to oceniał. Dobra, będziemy jeszcze oczywiście testować dalej, bo tutaj jest więcej jakichś fajnych państw do odkrycia, na przykład Rumunia. Chciałbym to też podkrywać bardziej i zobaczyć, gdzie są tutaj te takie tak zwane bardzo wąskie drogi, takie problematyczne. Także to też na pewno będę chciał sprawdzić. Tymczasem żegnam się z wami. Kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się. Wspaniałego dnia, popołudnia lub wieczoru. Zależy, kiedy to oglądasz. Trzymaj się. Do następnego odcinka. Cześć.